Synku, czy ty żyjesz? On jest w książce, proszę pana. Pomszczę cię, synku. Zabiję tego, kto to zrobił. To was powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać. Teraz przed państwem z okazji dni otwartych grupa więzienna i jej przedstawienie trzy małe świnki. Historia o trzech małych świnkach. Pewnego razu żyła sobie mama świnka, która miała trójkę dzieci i niewystarczająco żywności, aby je wykarmić. Kiedy były już duże, wysłała je w świat, aby poszukały swojego szczęścia. Pierwsza ze świnek była bardzo leniwa. Nie będę szła tak daleko do cegielni. Wolę mniej pracować, a resztę czasu spędzać na odpoczynku. Nie chciała w ogóle pracować, więc wybudowała domek ze słomy. Druga świnka pracowała odrobinę więcej, ale też była leniwa. Teraz nie będę szła do cegielni tak daleko. Kijki są o wiele mocniejsze od słomy. Myślę, że załatwią sprawę. Więc zbudowała domek z drewna. Trzecia świnka ciężko pracowała cały dzień i zbudowała swój dom z cegieł. Był on solidny, z piecem i kominem. Wyglądał na taki, który przetrwa najsilniejsze wichury. Nie, chłopaki, mi to nie pasuje. Bo teatr to nie tylko głupie śpiewy, tańce, morały. Teatr to przede wszystkim sztuka, więc nie przychodzi tutaj dla głupich morałów, które tak nic nie wniosą w jego życie. Przychodzi tutaj dla przygody, dla świetnej rozgrywki, dla spędzenia czasu ze znajomymi. Zaserwujmy widzom takiej rozrywki, żeby nigdy nie zapomnieli tego pięknego spektaklu. Cześć, z tym Józef Stalin. Zbudowałem domek z siana. Jestem Franklin Roosevelt. Zbudowałem domek z drewna. A ja jestem Winston Churchill. Zbudowałem domek z metalu. Następnego dnia przechodził wilk niedaleko domu.